Witam Was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek i dzisiaj spróbujemy czegoś zupełnie nowego. W ostatnim vlogu z targu staroci mówiłam Wam, że zakupiłam świetne rzeczy, zresztą Wam je pokazywałam, oprócz jednej wyjątkowej, bardzo starej rzeczy, z której jestem niesamowicie dumna, że udało mi się ją wygrzebać i że zakupiłam ją za tak niewielkie pieniądze. Ale dzisiaj chciałam Wam przekazać to, co ja zazwyczaj czuję, kiedy znajduję takie rzeczy, co się dzieje w mojej głowie, więc spróbujmy czegoś nowego, co? Zanim zaczniemy, chciałam tylko zaznaczyć, że to nie jest moje takie klasyczne miejsce do nagrywania filmów. Siedzę teraz na kanapie w dresie i przekazuję Wam część historii. Nie mam jeszcze studia po prostu zrobionego, więc ten film może będzie mniej profesjonalny, ale klimat jest tu najważniejszy, słuchajcie, klimat, i mam nadzieję, że uda mi się go oddać w 100%. Więc chciałabym, abyście teraz zamknęli oczy. Spróbujmy, ok? Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie Francję XIX wieku. Słynne Belle Époque, czyli epoka, w której naprawdę wiele, wiele się działo. Jeżeli nie jesteście sobie w stanie wyobrazić tego klimatu, to postaram się pomóc, chociaż będzie to bardzo mocno naciągane. Ale jeżeli widzieliście serial na Netflixie, Bridgerton, no to mniej więcej taki klimat. Wiadomo, to nie jest Anglia, tylko chodzi tutaj o Francję i troszeczkę nie ten czas, tak w 100%, ale tak to mniej więcej widziałam. Czyli kobietę, która jest pięknie wystrojona w sukni z gorsetem, w długiej oczywiście sukni, w takich, wiecie, falbanach, w wielkim jakimś nakryciu głowy przepięknym, która w towarzystwie jakiejś przyzwoitki lub najczęściej jakiegoś mężczyzny ze swojego domu rodzinnego, być może brata, wybiera się na targ, aby wybrać tkaninę, z której później zleci uszycie swojej sukni i wyciąga portmonetkę i płaci za taką tkaninę. Oczywiście sytuacja we Francji była zgoła inna, ponieważ kobiety nie miały wtedy w sumie żadnych praw, niestety nie mogły podjąć pracy zarobkowej, nie miały też własnych pieniędzy, nie mogły nic kupić, nic płacić, tym zajmował się po prostu mąż. Więc dobra duszyczka, którą serdecznie pozdrawiam, ostatnio zdradziła mi, że kobiety właśnie przez to, że nie mogły mieć własnych pieniędzy i za cokolwiek płacić, nie mogły nic sobie kupić, miały jałmużniki, czyli malutkie portmonetki, w których były jakieś monety, które mogły oddawać na tak zwane cele charytatywne, czyli mogły dać komuś taką monetę, aby mu pomóc. I to były jedyne pieniądze, które mogły być przy sobie. I słuchajcie, mam właśnie taką portmonetkę, taki jałmużnik być może, który służył właśnie do tego, aby jakaś hrabina, jakaś szlachcianka mogła właśnie wyjąć monetę. Słuchajcie, to jest niesamowite, że ja to znalazłam. A wygląda to tak. Jak ja to wygrzebałam, pierwsze co pomyślałam, uwaga Karolina, to jest bardzo stare. I zastanawiałam się, z czego jest to wykonane, ponieważ no, znam się na niektórych materiałach, które są stare, na różnych metalach, z czego coś może być wykonane na pierwszy rzut oka. No plastik to na 100% nie jest, to nie są te lata, nie te czasy. Więc zastanawiałam się, co to takiego. I na szczęście na tej giełdzie staroci moi rodzice też mają sporo znajomych, którzy znają się na rzeczy. I dowiedziałam się, co to dokładnie jest
i z czego jest wykonane. Jest troszeczkę uszkodzone, ale jak dla mnie to nieważne, bo liczy się ta historyczna część po prostu. To najważniejsza część tego skarbu. To, moi drodzy, to jest szylkret. Jeżeli nie wiecie, co to jest, nie przejmujcie się, ja też nie wiedziałam i niewiele osób o tym pewnie wie. Szylkret to materiał pochodzący z pancerzyka żółwia. On był polerowany, pokażę Wam, jak ten pancerzyk żółwia szylkretowego wygląda. Taki pancerzyk był polerowany i właśnie z niego były wykonywane różne tego typu przedmioty. To dodatkowo, słuchajcie, po otwarciu jest wyłożone materiałem. Widać, jakie to jest wszystko stare. Przypuszczam, że to jest jakiś jedwab lub naprawdę bardzo porządna tkanina. Zobaczcie, jak tak bardzo delikatnie się z tym obchodzę. Słuchajcie, bo to ma naprawdę sporo, sporo lat. Jest bardzo delikatne. Tutaj ma otwarcie i jeszcze się to wszystko otwiera. A, tu jest już otwarte. Ostrość. Zobaczcie, to się zamyka w ten sposób. Tutaj jest jakiś grawer, ale nikt niestety nie był w stanie tego odczytać. Nie jest to wyraźne, tak jakby tylko połówki literek się odbiły. Bardzo, bardzo niewyraźne. Może kiedyś do tego dojdę, co to jest. Przypuszczalnie może to być srebro. Tutaj na pewno z przodu, jak widzicie te zdobienia, tutaj był jakiś herb. Bardzo żałuję, że on odpadł, ponieważ ten herb mógłby zdradzić, do kogo należała właśnie taka portmonetka, więc tutaj był herb danej rodziny, rodu. To jest niesamowite po prostu. A te wszystkie zdobienia, które tutaj widzicie, te bardzo delikatne zdobienia, to jest złoto i srebro. To są takie bardzo cieniuteńkie elementy. Często jest też jakaś masa perłowa. Tutaj jeszcze widać zapięcie, jak to wszystko było zrobione. No i słuchajcie, pęknięcie. Bardzo żałuję, że jest uszkodzona ta portmonetka, ale mimo wszystko nie chciałabym tutaj jakoś uzupełniać sztucznie jakimś plastikiem, dawać tego do restaurowania, bo to już by nie było to, moim zdaniem. Więc cieszę się mimo wszystko, że mam. Nawet uszkodzoną, ale mam. Szukałam nawet nie tak długo informacji na ten temat i znalazłam kilka bardzo podobnych portmonetek. Na przykład, widzicie? Tak się dowiedziałam, że jest to Francja, że jest to taki klasyczny wzór francuski. Wnętrze zostało wyścielane tkaniną, koniec XIX wieku, szylkret, srebro, złoto. I słuchajcie, ceny takich portmonetek, tylko kompletnych, 2200-2300. Więc sądzę, że naprawdę, gdyby była cała, to kwota tego znaleziska byłaby naprawdę spora. A ja zapłaciłam za to jakieś, nie wiem, no kilka złotych, bo wspominam Wam o tym, że wygrzebałam kilka rzeczy, które zostały w całości wycenione na 40 zł, a jednak kilka tych rzeczy było, więc tutaj sądzę, że za to kilka dosłownie złotych. No już trzymając to, widziałam, że jest to przedmiot bardzo, bardzo stary. I radość moja i po prostu wyobraźnia, to co się działo w mojej głowie, no to właśnie chciałam Wam jakoś to przekazać, co się u mnie dzieje, kiedy ja właśnie znajduję coś takiego. Nie wyobrażam sobie radości, gdybym zauważyła, że to jest w całości w ogóle nienaruszone i gdyby tutaj jeszcze był ten herb w środku i mogłabym się dowiedzieć, do kogo on należał. Bo słuchajcie, takie przedmioty były wykonywane tylko kiedyś na zlecenie. Nie było sklepów, że można sobie było po prostu wybrać i kupić. I to była jakaś masowa produkcja. To były wyroby biżuteryjne na zlecenie danej hrabiny, czy tam męża, kogokolwiek z danego rodu. To były przedmioty, które
miały naprawdę dużą wartość i duże znaczenie, były robione tylko dla kogoś, indywidualnie, więc musiałam Wam to tutaj pokazać i się pozachwycać razem z Wami, bo to jest wielki kawał historii, który mam w swoich dłoniach i jest to niesamowite. I jeszcze to, że materiały tutaj, że jest to skorupa żółwia, srebro, złoto, no po prostu hit, hit. I to było chyba na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Taki luźny z kanapy, ale troszeczkę przenoszący w czasie. Zachęcam Was do poczytania troszeczkę na temat tych czasów, jak to było we Francji, bo naprawdę ten czas był wielki. Ta epoka była wielka, tam się działo niesamowicie dużo rzeczy, ale jeżeli chodzi o kobiety, to nie miały zbyt wesoło. Teraz mamy swoje prawa. Wcześniej kobiety nie miały w ogóle żadnych praw, absolutnie żadnych praw. Nie mogły głosować, nie mogły się odzywać, nie mogły chodzić w spodniach, bo od razu trafiłyby do więzienia, więc możecie sobie to tylko wyobrazić. I miały takie piękne przedmioty. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego vloga z tych targów staroci, bo zobaczycie, w jakim klimacie i gdzie się w ogóle takich skarbów szuka. Więc tam Was odsyłam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. I dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jak to wygląda na innych targach. Może w Polsce, może się jeszcze wybiorę na jakieś inne targi, też Wam nakręcę takiego vloga i może uda mi się coś fajnego kupić. Trzymajcie za to kciuki, bo takie skarby lubimy i cieszę się, że je mam. I tylko sobie wyobrażam, jak żyła ta kobieta, która z tego korzystała. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.